Piotr, wiele osób zastanawia się, czym ty zajmujesz się zawodowo. Ja gdzieś tam w bio wyczytałem, że pracujesz albo grasz na giełdzie. To prawda? Pracuję, tak. To jest granie, to jest takie... Nie mówi się tak, tak? Giełda, ale raczkuję od półtorej roku, to gdzieś tam w to wchodzę z przyjacielem, który gdzieś tam mnie prowadzi, bo już w tym długo siedzi. Wcześniej byłem przedstawicielem handlowym przez 10 lat, także przez 10, tam przez 8. I w tamtym kierunku gdzieś tam, ale po prostu przez lockdown i przez COVID wszystko się jakoś tam skończyło i po prostu zainwestowałem sobie w giełdę. Ale tak jak mówię, jak ktoś prowadzi w tym, tak? I ja raczkuję, bo półtorej roku to jest bardzo mało, nie? Czyli jak to wygląda? Ty kupujesz jakieś akcje, później je sprzedajesz? Tak, kupuję akcje i sprzedaję, no, dokładnie. Dobra, a zdarzyło ci się stracić? Zdarzyło mi się, no. Ale nie chciałbym mówić tu o kwotach i o tym, i też o tym nie chcę mówić, bo mam właśnie bardzo dużo pytań odnośnie tego, czym się zajmuję i ludzie też chcą poznać to i chcą się nauczyć tego, bo gdzieś tam też mnie pytają o to. Zrobię osobny taki story, zrobię właśnie z tym, jak to, jak inwestuję i jak to robię w ogóle, jak wygląda moja praca, dlatego nie chciałbym tutaj zdradzać szczegółów. No. A, no dobra, no to jak nie chcesz powiedzieć o stratach, to powiedz, czy tylko da się tam solidnie zarobić, już nie mówiąc o kwotach. Znaczy solidnie, no... Można z tego żyć, tak, ale to nie są jakieś kosmiczne kwoty, bo mówię, to jest, ja jestem początkującym, tak, także to jest dla mnie też nowość, tak, ja się ciągle czegoś uczę, więc, ale no, żyję z tego normalnie, tak, i, no i to się gdzieś tam rozwija, mam nadzieję, że się z tym rozwinę, tak, i liczę na to bardzo, no i cały czas się szkolę i rozwijam, no, tak to wygląda. Czyli to jest twój jedyny zawód, tak jakby twoje zajęcie? No, jedyne moje źródło dochodu, dokładnie, no. A ty będziesz chciała grać na giełdzie? Nie. Nie, to totalnie nie moja. Ja będę od giełdy, no. Tak, a ja będę od zdjęcia. Tak.